Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę wysłuchać naszych ogłoszeń parafialnych. Dzisiaj o 15:15 nieszpory kolędowe, wieczorem medytacja karmelitańska. Dzisiaj nie będzie okazji do spowiedzi wieczorem. Ta medytacja karmelitańska zawsze jest w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca, oprócz wakacji. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na cele parafialne. Bóg zapłać za ofiary. Jutro, pierwszy poniedziałek miesiąca, zapraszamy na nabożeństwo do świętej Joanny Beretty Moli o 8:30, a wieczorem jest msza święta w intencji róż różańcowych rodziców modlących się za dzieci. O 19:00, pierwsza w nowym roku, katecheza parafialna o Eucharystii. W środę o 19:00 jest spotkanie lektorów. W czwartek uroczystość objawienia Pańskiego Trzech Króli. Obchodzimy Dies Episcopi. W modlitwach pamiętamy o arcybiskupach Wiktorze i koadjutorze Adrianie oraz naszych biskupach pomocniczych Marku, Adamie i Grzegorzu. Kolekta będzie na potrzeby misji. Tego dnia o 17:00 zapraszamy na przegląd kolęd wykonywanych przez dzieci przy naszej stajence. Jeszcze dzisiaj można byłoby się zgłosić, jakby ktoś chciał. A potem będzie o 18:00, będą nagrody dla dzieci, które uczestniczyły w roratach. To będzie w domu parafialnym. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. O 17:30 będzie nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i msza święta w intencji dzieci wczesnokomunijnych oraz ich rodzin. O 19:00 msza święta dla młodzieży. W każdy pierwszy piątek miesiąca jest kolekta na osoby potrzebujące w naszej parafii. Od 20:00 rozpocznie się całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy, aby na godziny nocne się zapisywać. W niedzielę za tydzień jest święto Chrztu Pańskiego. O 16:00 rozpocznie się spotkanie dla bierzmowańców mszą świętą. Kolekta będzie na potrzeby archidiecezji. Tego dnia będziemy mieli gości w naszej parafii. Będziemy mogli wesprzeć materialnie dzieło rozbudowy Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Skoczowie. Na koniec każdej mszy świętej grupa teatralna składająca się z podopiecznych i pracowników domu przedstawi krótką pantomimę ewangelizacyjną. Od jutra rozpoczynamy msze święte kolędowe o godzinie 16:30. I tak w poniedziałek to będzie msza w intencji mieszkańców ulicy Konstytucji 3 maja, we wtorek w intencji ulic Sokołów i ofiar Katynia, w środę Jana Pawła, w piątek mieszkańców Cichej i Leśnej, w sobotę mieszkańców Aloizjanów i Śląskiej. W czasie tej mszy świętej będzie można złożyć ofiarę do koszyczka. W kościele można zaopatrzyć się w pakiety kolędowe. Informacja dla narzeczonych. Co najmniej rok przed ślubem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej i rozpocząć przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa. Dziękujemy paniom oraz panom za troskę o Kościół, jego sprzątanie, troskę o kwiaty, dekoracje, kaplice, adoracji. Serdeczne Bóg zapłać. Informacja dla róż żywego różańca. Są intencje do zabrania na regałach z tyłu kościoła.